Cześć Irek. Cześć Bartek. Co tam? O, widzę, że masz fajny nowy domek. Tak, dzisiaj przy takiej pięknej pogodzie chcieliśmy pokazać nową realizację i zapraszamy Was do środka. Okej, okay, a co to jest za model? To jest model zaprojektowany przez naszego dealera z Belgii, nazwany Lavenderem, który posiada bardzo fajne rozwiązanie zarówno w środku rozmieszczenia, jak i okrągłe okno, które robi bardzo duże wrażenie. To co, idziemy do środka? Zapraszam. Dobra, wódki zdjęte, to możemy teraz dalej nagrywać. To witajcie w środku. Zobaczcie, jaki to jest 6-metrowy domek, a wszystko w nim się mieści i jest bardzo przytulnie. Zobaczcie sami. Kuchnia. W kuchni mamy miejsce na segregację śmieci. Mamy szuflady do przechowywania kuchennych różnych elementów. Tutaj mamy miejsce na piekarnik. W każdej chwili możemy, w przyszłości jest przygotowany kontakt. Dzięki temu w 10 minut możemy zamontować w tym miejscu piekarnik w każdej chwili. To jest super. Nasze meble są modułowe i posiadają zawsze przyłącza, że w przyszłości można coś dodatkowego domontować z naszego wyposażenia. Tutaj mamy pod spodem lodówkę. To jest lodówka na gaz czy elektryczna? Lodówka elektryczna. Aha. I mamy tutaj miejsce do pracy zarówno jak i do posiłków jedzenia. A jak się usiądzie przy tym stole? Jak to posiadamy tutaj krzesła schowane. Zobaczcie, jakie fajne rozwiązanie. Odkręcamy i ściągamy krzesło na dół. Tak, miejsce gdzie gotujemy. Mamy mechaniczny wentylator wyciągowy, mamy szafki. O, dosyć pojemne. Tak. Tutaj mamy do zmywania. I co dalej? I co jest za drzwiami? Za drzwiami? Zobaczcie sami. Przestronna łazienka. Tutaj mamy miejsce na prysznic z zamykanymi drzwiami. Mamy umywalkę, szafkę podumywalkową. Tutaj mamy szafkę ścienną i schowany bojler. O, to super wygląda. Tak, w zabudowie wraz z lustrem. I toaletę kompostową mamy. Super. Oczywiście fajnym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe z regulatorem temperatury. W łazience. Tak. Super. To jak się wychodzi z prysznica, to od razu ciepłe? Wysuszamy podłogę, tak? Aha. W łazience. To w ogóle wilgoć nie ma żadnej szansy. Znaczy w naszych domkach są standardowe mechaniczne wentylacje, jak i grawitacyjnie. Mamy też możliwość montażu rekuperatora ściennego, tak? Dzięki tej wymianie powietrza w domku zawsze jest odpowiednia wilgotność, a dzięki rekuperacji nie mamy strat ciepła, tak? Z domku. Dobra, to idźmy teraz w drugą część domku, tak. Druga część domku to jest część zarówno relaksacyjna, jak i do spania. Z jednej strony możemy sobie usiąść na fotelu, poczytać przykładowo książkę. Na kanapie możemy się relaksować. Oczywiście ona też, jak wszystkie nasze kanapy, ma zarówno schowki do chowania różnych rzeczy, jak i po rozłożeniu mamy miejsce dla gości do spania, tak? A ile miejsc to by było na tej kanapie? Na dwie osoby. Na dwie osoby, tak. O, super. I tutaj widok jest oczywiście piękny, to jest coś niesamowitego. Mamy natura blisko. Tutaj. Dzięki temu, że nie mamy drugiej antresoli, to naprawdę jest przestronnie. I nie ma żadnego odczucia klaustrofobicznego dzięki temu. Zapraszam Was do góry. Super. Na antresolę. Idziemy. Posiadamy naszą barierkę, która podświetla paskiem LED tutaj wieczorem stopnie, żeby było oświetlenie. I jesteśmy w miejscu, gdzie możemy spać. Zmieścimy się tam? Tak, bez problemu. Zobaczcie, mamy tutaj szafki. Naprawdę do przechowywania. Duże? Tutaj mamy stolik nocny wraz z miejscem do przechowywania, szufladą. No i mamy pełne, normalne łóżko dla dwóch osób. Do spokojnego spania i spędzania czasu.
Tak z zewnątrz się nie podejrzewa, że tutaj tyle dzięki miejsca. Dzięki temu też nas nie widać w drugiej części, czyli trochę się odseparujemy od reszty domku, tak? Mhm. Dzięki tym szafkom, które tutaj są do góry zabudowane. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Mhm. Widok tutaj na drugi domek. Taka sama realizacja. Tak. No dobra. To co, mamy? A tutaj pod łóżkiem co jest nic, nie? To jest to tam łazienka nie, jest. Nie, tutaj jest łazienka. Czyli to jest normalnie zabudowana antresola, tylko w tej formie siadamy na łóżku, a nie wchodzimy na kolanach z racji tego, że mamy opuszczoną część. Dzięki temu mamy więcej miejsca do wejścia, tak? W innej pozycji możemy wchodzić na antresolę. Dobrze przemyślane. Co możesz nam jeszcze pokazać? Znaczy, jeżeli chodzi o domek, on posiada wszystko do normalnego, całorocznego zamieszkania. Te domki będą wynajmowane w Belgii, więc posiadają aneks kuchenny, posiadają miejsce do relaksu, zarówno i do spania dla gości, posiadają antresolę sypialnianą, posiadają łazienkę i posiadają miejsce do jedzenia, jak i do pracy. Oczywiście szafki są zawsze do przechowywania, jak w każdych naszych realizacjach. Dla 2 do 4 osób zawsze znajdzie się wystarczająca ilość miejsca, żeby wszystkie swoje bagaże i wszystkie swoje rzeczy pochować. Tutaj pralka się zmieści w tą dużą? Tak. Nasze meble są wszystkie tak robione modułowe, że zawsze jest przygotowane pod przyłącze pod pralko-suszarkę. Czyli mamy po prostu podłączenie do wody, podłączenie do prądu, jak i do kanalizacji. I w każdych zawsze z naszych modułowych meblach jest przygotowane, w każdej chwili możemy wstawić bądź pralko-suszarkę, bądź tylko suszarkę, bądź na przykład mikrofale, tak? No to w sumie super. Wszystko przemyślane. Tak. Znaczy doświadczenie zbieramy z pracy, z wykonywanych domków. Staramy się cały czas słuchać też klientów. Różne rozwiązania szukamy, coraz to ciekawsze. Naprawdę jest mała przestrzeń, ale jest bardzo dobrze wykorzystana, jest ergonomiczna. Mam nadzieję, że Wam się ta realizacja spodoba, bo jest tam miejsce, jest to mini lawender. Wcześniej lawender miał 7,2 metra, a to jest wersja identyczna, ale tylko 6-metrowa. I wydaje mi się, że super, powiedzmy, to wyszło. Mhm. W razie pytań albo jakichś pomysłów dodatkowych, to można... Oczywiście wiecie, gdzie nas szukać, czyli www.mobihouse.pl. W zależności, w różnych krajach mamy inną końcówkę, jeżeli chodzi o domenę. Jeżeli chodzi o filmy, to znajdziecie nasz kanał na YouTubie, do którego zachęcamy, żeby nas subskrybować i oglądać. Oczywiście wszystkie ciekawostki, jakieś realizacje wstawiamy na Instagrama i na Facebooka, na którego również Was zapraszamy i dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że damy inspirację wielu ludziom, którzy sami chcą sobie, powiedzmy, zbudować taki tiny house, jak i innym producentom, którzy produkują dla ludzi takie domki, więc my mamy nadzieję, że będziecie z takich filmów i z różnych zdjęć czerpać naprawdę dużo przyjemności i dużo ciekawych rozwiązań. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. A my puścimy teraz parę ujęć z drona i różne rozwiązania. Dokładnie. Do zobaczenia.